Cześć, Grzegorz Małyszko z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak szybko i przyjemnie pracuje się na arkuszu mojego autorstwa do wyceny w podejściu porównawczym. Arkusz ten jest częścią składową moich warsztatów z podejścia porównawczego, czyli każdy, kto zapisze się na takie warsztaty, taki arkusz otrzymuje do pracy własnej z pełną licencją, bo arkusz jest chroniony prawem autorskim i mogą go używać osoby tylko, które były u mnie na warsztatach i ten arkusz kupiły. No pewnie macie jakieś swoje różne arkusze do wyceny, różne pewnie też widzieliście. Często jest to przysłowiowa droga przez mękę, żeby przez takie arkusze przebrnąć. Ja Wam tu chcę pokazać, że wycena w podejściu porównawczym wcale nie musi być drogą przez mękę, wręcz przeciwnie, może być szybka, łatwa i przyjemna. No, jak gdyby najważniejszą rzeczą do wyceny w podejściu porównawczym to są transakcje porównawcze i ich odpowiednie zidentyfikowanie, opisanie pod względem cech rynkowych. Jak gdyby tutaj nie będę nad tym się skupiał, bo jak to robić dobrze i prawidłowo i jak ja to robię, to pokazuję na warsztatach właśnie. To jest bardzo ważne i bez tego często wychodzą jakieś dziwne głupoty z modeli. No ale tutaj mamy, zobaczcie, 100 transakcji już opisanych. To są transakcje domami jednorodzinnymi. No jak gdyby skąd to się wzięło, to nie tutaj, nie czas i miejsce, bo to jest jak gdyby odrębny temat i to jest bardzo ważne i nad tym najwięcej czasu tak naprawdę, najwięcej czasu poświęcamy, żeby takie dane odpowiednio przygotować. Jak to już mamy, to później sama wycena to jest proces szybki, łatwy i przyjemny. Przejdziemy teraz przez wszystkie etapy, wycenimy nieruchomość w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej i metodą analizy statystycznej, która też jak najbardziej jest dopuszczalna i w przepisach istnieje, czyli do tego wykorzystamy regresję. Regresją też wyliczymy wagi cech rynkowych i później pokażę Wam co i jak po kolei. Czyli zaczynamy 3, 2, 1, start. Muszę tylko uruchomić moduł. Daj jeszcze chwilkę. Można powiedzieć, że jeszcze czas się nie liczy. Dobra. Moduł uruchomiony. No i zaznaczam sobie ceny, które chcę wyjaśnić, zależności pomiędzy tymi cenami, skąd się biorą różnice. Czyli zaznaczam sobie cechy, najpierw ceny, teraz cechy rynkowe. Tutaj też jako cechę ja zawsze pokazuję na warsztatach, że data transakcji jest cechą jak każda inna cecha. Zobaczymy, czy trend jakiś miał miejsce czasowe, czy nie, bo badanie trendu osobno, bez uwzględniania wpływu innych cech rynkowych, to jest takie dość duże uproszczenie i też często prowadzi do, moim zdaniem, nieprawidłowych wyników, no bo data transakcji jest taką samą cechą jak każda inna. Może mieć wpływ na wartość, wtedy jest trend albo malejący, albo rosnący, albo może nie mieć wpływu na wartość, czyli jak gdyby ceny nie zmieniają się, zmienność cen nie wynika z tego, że upłynął czas jakiś różny pomiędzy transakcjami. Uruchamiam moduł. Chwilę czekamy, no ale niedługo. To też zależy, jaki kto ma komputer. Im nowszy i szybszy komputer, tym szybciej to trwa. No i zobaczmy tutaj szybko, też nie będę wnikał już co i jak jest, jak interpretować model regresyjny, bo to jest na warsztatach, ale widać, że R kwadrat jest wysokie, błędy też modelu nie są jakieś duże, powiedziałbym, że bardzo małe.
No, tak wizualnie, co najszybciej widać, to możemy sobie spojrzeć na wykres w akcjach rynkowych. No i widać, że data transakcji ma wpływ duży, czyli jak gdyby trend jest rosnący. Stan budynku ma też bardzo duży wpływ, wielkość budynku i wielkość działki. No, co my z tym dalej robimy? Robimy to, że jak gdyby, jeżeli uznamy, że wyniki tego przebiegu regresją są satysfakcjonujące, kiedy są, kiedy nie są, to wyjaśniam na warsztatach, załóżmy, że to są, czyli jak gdyby sobie teraz transferuję wyniki tego modelu regresyjnego do mojego arkusza, tak żeby one ze sobą się porozumiewały i żeby można było tych danych, tych parametrów modelu używać w dalszych obliczeniach. Także to tam jest kilka kliknięć. No i zobaczcie, tutaj wprowadziłem te dane, model regresji, współczynniki. Mamy już od razu wyliczone wagi cech. No tutaj są pisane te opisy tych cech, tak? Czyli wyszło, że data transakcji to jest 20%, stan budynku 45 prawie, wielkość budynku 20 i wielkość działki 15. Tutaj też pokazuję od razu kierunek, czyli znaczy to, że wielkość budynku działa odwrotnie, czyli im większy budynek, tym niższa wartość. To też, no, niby to wiemy, ale w regresji to można sobie sprawdzić, czy faktycznie tak jest, i to jest łatwe do stwierdzenia. No i teraz tutaj jest miejsce w tym arkuszu, żeby właśnie wycenić sobie nieruchomość w podejściu porównawczym metodą analizy statystycznej, tak? Czyli data transakcji, no tutaj teraz wprowadzamy w tym zielonym miejscu jak gdyby parametry nieruchomości wycenianej. To ja już wpisywałem wcześniej, ale wpiszę jeszcze raz. Na przykład, no też to jak gdyby niuansów nie będę teraz tłumaczył, ale najstarsza, znaczy najnowsza transakcja to była tutaj z 29 grudnia 2022 roku. I jak gdyby model liczy trend w tym zbiorze, czyli od ceny najstarszej do ceny najnowszej, czyli od tej daty do tej daty taki trend. Także jak ekstrapolować i tak trendy, czy ekstrapolować, czy nie, to już na warsztatach dokładniej mówię. Tutaj załóżmy, że wstawimy właśnie tą datę 29 grudzień 2022 rok. Stan budynku tego mojego to 4, wielkość 150, wielkość działki 2, to też jak zakodować, to wszystko jest na warsztatach. No i mamy od razu wyliczoną wartość, czyli wychodzi tam 5299 zł za metr, czyli 790 tysięcy złotych jako cała nieruchomość. No i teraz można sobie sprawdzić, jak liczy to sama metoda korygowania ceny średniej, tak? Czyli przechodzę sobie do kolejnej zakładki, wybieram sobie tutaj ceny, które mają zostać przeanalizowane. Wszystko jest tutaj w tym arkuszu tak zrobione, żeby nie trzeba było nic przeklejać, bo czasami, no tak jak da się to uprościć, to jest uproszczone. Także tutaj zobaczcie, te dane wejściowe od razu nam się tutaj wstawiły same, tylko zaznaczamy zakres i się wstawiają. No mamy różne tutaj rzeczy potrzebne do wyceny, już nie będę wnikał co i jak, ale one się tu automatycznie wstawiają. W zielonym miejscu tylko wbijam wielkość jednostki porównawczej, czyli ten mój dom ma 150 metrów. Mamy od razu histogram cen pokazany. No i kolejnym etapem jako jest, to musimy wprowadzić jeszcze jak gdyby ręcznie ostateczne cechy i wagi cech, jakie chcemy użyć do metody korygowania ceny średniej. No bo w regresji liczy się na tym, co się wyliczyło z regresji. No, czasami te cechy wychodzą bardziej dokładne, mniej dokładne, zależy jaki mamy rynek, jaki mamy stan wiedzy o nieruchomościach podobnych, ale tutaj ja sobie już to wpisałem, zobaczcie, zaokrągliłem tylko troszkę
tak żeby nie było jakichś takich wag typu 21,5%, ja się staram to zaokrąglać. Można tutaj właśnie wpisywać z palca. Tutaj też się od razu zmienia wykres dynamicznie, no ale załóżmy, że chcieliśmy te 15%. Mamy sprawdzenie, że suma jest 100% w akcjach. Tu możemy jeszcze inną zmienną do analizy sobie wybrać, ale na razie na tym się nie będę pochylał. No, ale na przykład zobaczmy, jaki jest rozkład wielkości domów. Możemy to łatwo zbadać, żeby później to sobie na przykład zakodować odpowiednio. Przechodzę sobie tu i mam teraz, widzę, że 24 domy to jest tam w przedziale 80-100 metrów, później kolejnych 20 jest w przedziale 110-140 i tak dalej. Także to też jest bardzo przydatne. No i przechodzimy do metody korygowania ceny średniej. Tutaj mamy ten wykres wag rynkowych, które uznaliśmy, że są ostateczne. One tu się automatycznie już pojawiają. Także tu nie musimy nic robić, to się samo wszystko nam automatycznie aktualizuje. Możemy też tutaj, jak jest więcej cech, to się wykres, znaczy tabelka się powiększy, pomniejszy. Możemy to sobie bardzo ładnie, szybko jak gdyby dopasować do rozmiaru. No i słuchajcie, tutaj jest kolejne miejsce, gdzie musimy jak gdyby te cechy rynkowe no podzielić na stany, je zakodować, tak? Jakie były tam przedziały i tak dalej. Tu już nie będę też tego omawiał, bo to nie o to chodzi. Ja już tutaj mam sobie te stany wpisane i mam jak gdyby stany mojej nieruchomości szacowanej też wpisane. Jedyne co muszę dalej zrobić, to jak gdyby w arkuszu, w zależności w którym miejscu jest moja wyceniana nieruchomość, no to jak mam tutaj na przykład datę transakcji, no to załóżmy, że robię wycenę na dzisiaj, czyli jest najwyższy stan daty transakcji, czyli robię stopień 4 tutaj. No mógłbym dać na przykład 1, jakbym chciał na jakąś inną datę liczyć, tak? Ale generalnie tutaj tylko jak gdyby w te stopnie wstawiam do modelu. No i zobaczcie, tu już mamy wyliczoną wartość tak naprawdę. Także tutaj nic nie musimy klikać. W jednym miejscu wprowadzamy do modelu parametry istotne i później one automatycznie w tym arkuszu się nam przerzucają tam, gdzie są potrzebne i to jest tak zrobione, żeby nic nie zepsuć, ani też się nie pomylić w niczym. Także bardzo szybko można wycenić. No i zobaczcie, wartość wyszła 790 tysięcy złotych. Z regresji wyszła 790 tysięcy złotych. Jakbym to zrobił metodą porównywania parami, to samo by wyszło. Tak jak mówiłem, jeżeli są wagi cech wyliczone w sposób prawidłowy, a tu są, bo jest bardzo dobry model w tym przypadku, no to wtedy nieważne, jaką metodą my liczymy i zawsze wychodzą praktycznie takie same wyniki albo bardzo podobne. Skąd się biorą różnice, to też na warsztatach wyjaśniam, bo to najczęściej z założeń do modelu różnych, ale to już nie czas i miejsce, tylko chciałem Wam pokazać, jak szybko można takim arkuszem zrobić wycenę, mając przygotowane dane rynkowe, bo to jest jak gdyby najbardziej pracochłonne i czasochłonne. Także tutaj dosłownie jest kilka kliknięć, 10 minut i macie wycenę gotową. Później kolejnym krokiem jest wrzucenie tych tabelek do Worda. To jak to robić, to pokażę może w następnym filmie, bo już troszkę pokazywałem, ale teraz ten arkusz też jest trochę inny w tej chwili, bardziej przyjazny do przeklejania. On też będzie właśnie na tych warsztatach najbliższych z regresji już udostępniony uczestnikom. Także to tyle. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia na warsztatach, na które jak zawsze serdecznie zapraszam, bo jak zawsze warto. Dzięki, cześć.